Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Grodzisk Mazowiecki. Zapomniałem jeszcze uruchomić Państwu rozkład 13.143 stoi u nas w peronie. I ma odjazd do Korytowa o 22.19. Myślę, 16.43 będzie jechał. Przejąłem tutaj dyżurkę po poprzednim dyżurnym, więc jeszcze tak nie do końca wiem, co tutaj się dzieje. Dobrze. 19.385 jechał. Piętnaście dziewięć osiem pięć stoi tutaj. To jest zastanawiające. Noś to się zepsuło, dobra. O matko, co tu odjechało? 14.143. Okej. Okej. Trzy, jeden, trzy, osiem. I 1.138 jest. No podejrzeć ty to, czemu to się nie chce zrobić? Okej. I 16.43. Okej. Dziewięć, jeden, dziewięć, osiem, osiem. Piętnaście, trzy, osiem, pięć. Jeszcze raz. Na Żerardowa. Dziewięćdziesiąt jeden czterdzieści na Pruszkowa.
Dobrze, i 13.143 wpisujemy mu odjazd. I czekamy, aż Pendolino wyjedzie, zwolni odstęp. W tym czasie 31.138 sobie do nas wjedzie. A, bo to jest towar. No, pruszkowe? No dobra, to jedź. Nie będziemy tutaj pana zatrzymywać. Cztery, jeden, cztery, zero, sześć, dwa. Okej. Zatwierdzamy mu godzinkę. Jak tylko będziemy mogli zacząć podawać przebieg, właśnie. O 13.143 wyjedzie do Korytowa. Okej. No myślę, drodzy Państwo, że odrobinę nam się już udało rozkorkować stację. Wybaczcie z góry za mój głos, ale niestety jestem lekko przeziębiony i dlatego mogę brzmieć trochę inaczej niż normalnie. Jeden 138. 187, dobry wieczór do Pruszków. No, on jest przed czasem. 113, 143 się trochę opóźnił. No cóż. Mógłbym to rozwiązać o ciupineczkę inaczej, no ale dobrze. Nie zwróciłem uwagi, że on aż tak dużo przed czasem jedzie. I nie zatwierdziłem, że pociąg przejechał naprzód. Teraz już wszystko się zgadza. Temu możemy już podać wjazd.
No dobrze, ale jakoś ostatnio się udało właśnie tak zrobić, że miał podany tylko dotąd, a nie dalej, więc zobaczymy, czy teraz coś się tak uda. Widzą, że nie za bardzo. Trzysta osiemdziesiąt siedem. Mogę mieć problemy przy ruszaniu, ponieważ mam zepsute zdajnik jazdy. 132.045 przelot przez Grodzisk Mazowiecki podany. Pan ładnie podziękował. 31.138. Trzydzieści jeden ma odjazd planowy. Dobrze. Temu podamy wjazd. No dobrze, udało się, jakoś to ogarnęliśmy, ten duży natłok pociągów. To się zbiegł. ...136, całe szczęście to jest MPE do Pruszkowa. To. On sobie tylko przeleci. Dziewięć, jeden, dziewięć, osiem, osiem. Na razie temu damy tutaj ładny wjazd. Nie sądzę, żeby z korytowa go jakiś tutaj gonił. Nawet pan Ece, ale on też ma tylko u nas postój techniczny. A 31.138 miał u nas pecha, więc dlatego stoi. Słyszę, że już pan 91.988 odjeżdża. Okej. Dobrze. Chwilowo musiałem się wyciszyć. Się przez to moje przeziębienie, żeby tutaj Państwu uszy nie wybuchły. 91.388. Jechał z Żyra Rędowa. To też jest regionalny.
Dobrze, jako że to jest Eje, więc pojedzie jako pierwszy, nie? I 142.033 jedzie sobie ładnie do nas z Pruszkowa. Jako że ten Eje jest ogólnie pociągiem, który jedzie przed czasem o 22 minuty, będzie się wlókł za tym MPE. No niestety. Dobrze, 31.138, zatwierdzamy godzinę odjazdu. I z Pruszkowa jeszcze 19.387 odjechał. Ale to jest Roy. A, to Roy jedzie tam. No dobrze, i 19.987 wjechał. Czterdzieści 136 bez problemu na boczek w Grodzisku Mazowieckim. Czemu tutaj? Może chciał tutaj i co teraz? On dalej tutaj, no. Dobra, rób coś, żeby ci było dobrze. Aż podasz mi to, czy nie? Czterdzieści 136 wjazd podany. Dziewięć 1388 też podajemy wjazd. Ale myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.